O powołaniu dowiedziałam się od mojej kibicki, która napisała mi pierwsza gratulacje. I wtedy właśnie zobaczyłam głównie właśnie na Instagramie post z powołaniem. No i bardzo się cieszyłam. Takie spełnienie marzeń i wyróżnienie na pewno, bo myślę, że jako ta jedna z młodszych zawodniczek zostałam gdzieś tam zauważona i dostałam szansę na wykazanie się tutaj na zgrupowaniu. Znaczy, takie spełnienie marzeń w końcu, że mogłam skorzystać z przybycia tutaj na w końcu na tą seniorską kadrę A. Bo dziewczyny naprawdę miło nas przywitały i stale dostajemy od nich mnóstwo pomocy. Także jeśli chodzi o samo przywitanie, to naprawdę super. Jeśli co mogę powiedzieć o treningach, to na pewno dużo uwag od trenera, które naprawdę to mi się podoba, taka współpraca pomiędzy trenerem a zawodniczką. I no i wiadomo, dużo taktyki, ponieważ nie jest dużo czasu przed pierwszym meczem z Kosowem, więc tej taktyki jest dużo, dużo skupiamy się na obronie i ogólnie to mi się podoba bardzo. Jeśli chodzi o same zgrupowania kadr, to mniej więcej gdzieś tam wiedziałam, jak to wygląda, bo wcześniej byłam na tych młodzieżowych i juniorskich, więc gdzieś to coś ma wspólnego ze sobą. Takie zaskoczenie to na pewno super organizacja i naprawdę miłe przywitanie dziewczyn, to jest na pewno takie fajne.